Tutaj nie ma sensu nawet walczyć. No, nie ma sensu. Auto. Chociaż fajnie by wyglądało taki desant. Dobra. Okupacja. No i super. Powiem ci, ta duża kampania w Młotku, całkiem fajna, ale w pewnym momencie, czym by człowiek nie grał, to w pewnym momencie jesteś najlepszy, nie chce ci się dalej podbijać. Tam jest niby 600 prowincji, coś takiego, regionów, czy masz stówę i już ci się nie chce dalej grać, bo tylko idziesz i podbijasz, wiesz. Niby fajnie, że ta mapa taka duża, ale to nie wciąga. Multiplayer musi być fajny. No, tylko na multi. Oj. Bardzo mocno pobijam talerzem, miską o mikrofon. Dobra, zajem Rodos, zajebiście. Dobra. Usuniemy to. W Pergamonie zbudujemy drugi poziom koszar. Dobra, Rodos pokonane. Zajęta trzecia prowincja. Jak najbardziej, bardzo fajna sprawa. Okej, może ci w końcu zaczną chcieć handlować. Nope. Pakt o nieagresji. Nope. Pedały. Ptolemeusze to mnie uwielbiają. Może za military access coś mi dacie? No, tysiaka dali za military access. Wiesz, że możesz dołączyć do wojny na przykład z jakimś zadupowym, wiesz. I hajs ich zgrabnąć. No. No, tak. Jak dołączysz na przykład do wojny z Persami, to chyba tam kilka tysięcy zgarniesz. Najlepsze jest to, że ci nabija się dodatkowy prestiż za to. No. Oj, nie mam ludności nigdzie. Niedobrze. No i super, mam ten Kolosa z Rodus. Minus 20% unit recruitment. Och. Morskich jednostek. No, Rodos jest ważny, żeby je zająć. O właśnie, to skoro mam tak fajna sprawa już, to może sobie kilka okrętów zbuduję. Całe dwa. W razie W. Tak nie ufam. Bo Rodos dalej ma dwie armie. U mnie. Czy Epsos? Ale podoba mi się ta sytuacja. Ogólnie, nie wiesz... Nie ma żadnej prowincji, tak? Rodos nie. Już zajęłem mu wyspę. On jak, wiesz, nie miał puste miasto, ja po prostu podpłynąłem flotą i armią. Muszę werbować generałów tych lojalniejszych, bo boję się, że mi wojna domowa wybuchnie. I to jest właśnie śmieszne, co nie? Przez to, że jest tyle eventów nowych, jak ci wybije event, który jest minus 10 lojalności do danej partii i nagle masz takie, oj, sorry, już nie jesteś moim super generałem. Ja bardziej się boję, że znowu stracę króla, co nie? Muszę szybko swoją dynastię rozbudować, bo jak nie, to będę miał przejebane. No, oni teraz podchodzą mi.
Najgorsze jest to, że moi generałowie się nie chcą awansować, przez to, że non stop ktoś ginie. Kurde. Lepsze, że nie w bitwie, tylko po prostu... Kwetobójczo. Ta, ale nie wiem jakim cudem. Dosłownie... Chwilę mamy, tego nie ma, co nie? Dwie tury postał w Pergamonie każdy i ginie. Minus 10 żywności. Ajajaj. Wiosna! Pie. No Rodos ma 32 tysiące ludności. To on ładny buścik dało mi. Epsos ma... Tyle to ja mam w sumie w Pergamona i w Epsów razem wzięci, co nie? Dobrze zająłem to. 65 tysięcy faction manpower. Dobra, póki co jest fajnie, bo wszyscy są lojalni. Róbcie dzieciaki, kurwa. Royal Fiori są najbardziej lojalni i generał ich jest też wobec mnie bardzo lojalny. Ona musiała jakoś tą sprawę z Bitynią rozwiązać. Nie chcę ich... Nie chcę iść na... Ja nie chcę iść na prawo, ale też chciałbym mieć całą prowincję dla siebie. Bo Pessinios to jest zajebista baza na żywność. Ja zawsze tam buduję spichlerze i... bazę takie... Czekaj chwilę, bo mnie wkurwia ta muzyka. Jaką dobrą muzykę polecasz? Ja to Industrialu słucham ostatnio dużo. RDT, taki zespół jest. Eneję puściłem. Ona Gladiatora śpiewała. Taka opera. Larissa. Larissa ma pełną armię też. Nie wiem gdzie. Peli. Hello? Gdzieś poszli na północ. Właśnie, z kim oni mają wojnę? Kurwa, z nikim. Niedobrze. Dobra, poczekaj. No, taka muzyka jest fajna. Wow. Wow. Ponad 6 tysięcy wojsk mam na stanie. To ładnie. No, mam trzy gwiazdki na dygnitarzach i agentach. Właśnie, kurczę, nie wiem, czy Kretę zająć? Jak zajmę Kretę, to już, no, taki podjazd pod ciebie. Musisz sobie sojusze powiązać jakieś. Właśnie wiążę. Ja też muszę właśnie... Z Ptolomeuszami mam sztamę. Z Kretą mam sztamę, Hieraptyna mi nie zagraża. Ale bardzo bym chciał zająć te Pessinios. Zajebiście by było, jakby jakaś randomowa frakcja tam podeszła i ich to zajęła. Zwłaszcza, że Pessinios to Dakotrace... ten... Bitynie są... Dakotrakowie i oni będą mi kurwa kulturę zmieniać. Już powoli to odczuwam. Bo... Dakotracka jest 0,6%. Nie, ja mam dwóch agentów, którzy mają plus 4 do kultury konwersjeta. Plus 8, plus jeszcze budynki.
miałem farta z tym Seleucydami. Bo Seleucydom... a to daleko. Seleucydom rozwaliło się cała satrapia, co nie? Dosłownie wszyscy satrapowie wypowiadali sobie wojnę i tam jakieś dziwne rzeczy się podziały. No ja skorzystałem z tego, wjechałem jak na białym rumaku i kurde, you know. Wiem. Trzeba wiedzieć kiedy. No, ja nie wiedziałem, że aż tak. Ja byłem pewien, że wiesz, oni się tam szybko wytłuką. Dobra, pek. Dobra, najpierw tych. Tu już automaty walecą, nie od razu. To nie ma sensu walczyć. Oni tam mają zwykłych najemników. A... Ja mam tych elitarnych już oszczepników, to... No, ci, nie doszedłbym nawet. Ci falangici to by zostali zmieceni w sekundę. Chociaż... No. Szkoda czasu na takie potyczki z dupy. No, takie duże bitwy jak były teraz, co nie? Ile? Trzy duże bitwy były. Pierwsze o Epsos, później było o... Właśnie znowu o Epsos. A nie? Nawet. No jest, żeby ciekawie było. Wszystko na automacie, to tak bez sensu trochę. Dobra, generał mi awansował, super. Blanty gdzieś kurwa schowałem, nie wiem gdzie. Ja to nagrywam i wrzucam na YouTube. Ty... Blanty. To ma wyjebane. Dobra, tego pod lewi zrobimy. No, ja myślę, że mogę porozwiązywać trochę oddziałów. O, super. Dobra, teraz trzeba posiedzieć, poczekać na drugi poziom koszar, etc. Dokładnie tak. Dobić Rodos, to co z nich zostało. Ale te... Ateny mają idealnie praktycznie taką samą armię, co ja robiłem ją pod... jak ja grałem multiplayer ostatnią kampanię. Ja nie widzę niestety, co oni mają. Oni mają samych ateńskich hopiktów, mają dwie jednostki tych najemnych weteranów hopickich. Oni są naprawdę dobrzy, mają po 22 obrony, 9 ataku. Dobra jednostka. Mają podstawowych skirmisherów jakichś, 4 oddziały konnicy i trochę lekkiej piechoty, co nie. Taki w miarę bardzo dobrze defensywny build, powiem szczerze. No, to jest taka armia typowo do obrony miasta, tak byś chciał mieć, co nie? Gdzie masz dużo hoplitów, masz trochę jazdy, czyli możesz robić saliauty, masz sporo miotaczy, żeby w razie czego w mieście móc, wiesz, na murach ci dużo żołnierzy wybrnąć, no i masz trochę lekkie piechoty, żeby w razie czego szybko się przeflankować, jakoś pomóc coś. Chociaż ja bym raczej dał więcej lekkiej piechoty i no mniej jazdy z jeden oddział i więcej piechoty. Taki idealny. Pod obronę. Plus garnizon miasta. Ateny mają 17 garnizonu już. No. Właśnie, to boli. I mają już jeden elitarny ateński oddział. 4 zwykłych hoplitów. No mają 1000 hoplitów. Plus 1400 milicji. Plus jeszcze 200 konnych. Tak jakbyś dwie armie tam miał. No. Bez sensu atakować miasto. Jedyno, moim zdaniem, jeżeli chcesz zająć Ateny, to tylko portem. Flota, no. I to nie tak flota, że okręty, tylko dosłownie z 5-6 okrętów wojennych, żeby ten ich garnizon wytłuc. A później desant po prostu transportowcami przez ten. Bo oni mają bardzo duży port, który ciężko się broni. Tam praktycznie się nie da wybronić. A jak jeszcze połączysz to z armią lądową, no to miasto się zajmuje samo, oni nie mają szans. Bo jak walczysz o mury, pamiętasz ile razy walczyliśmy o mury? No, tak. Pamiętasz jak walczyliśmy o Babilon, ty próbowałeś zdobyć i ja ci wytłukę całą armię i się musiałeś wycofać? Tak. Zwykłą milicją? No to właśnie... Co?
dobrze ustawieni, też coś potrafią zrobić. Tak, zwłaszcza, że ty dosłownie przez mury się nie przebiłeś. No. Jak już się przebiłeś przez mury, to ja wycofałem wszystkich do tego mostu i stałem znowu na moście się broniłem. I dalej nie mogłeś przebić, przez te, taki grinder miałeś straszny. Dobra, ja chyba już się zagadałem, sorry. Albo czekaj, spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić. Zobaczę, czy mogę. Nie mogę. Dobra. Awansuję generała. Jego żonkę. Zawsze podbija lojalność, co nie? Przejebane, nie mogę używać swojego głównego dowódcy, bo zaraz mi go ktoś zasesynuje z dupy znowu, bo się tego obawiam. A jak nie będę go używał, to nie nabiję sobie authority i nie będę mógł adoptować trzech trzy postacie. Jakbym adoptował te trzy postacie, to bym miał dosłownie trzy dodatkowe osoby w swojej dynastii. Tak mam siebie, swojego brata i dziecko. Czy siostrę bardziej, ale szczegół. Przybraną też, adaptowaną. Masakra. No i coś bana. Słabo się mnoży. Przez to, że mamy 12 tur przez rok. No, no, się no, dłużej tak. To schodzi. O, jak masz duży bonus do robienia dzieci, to... Oni tam się wtedy starają bardziej. Teraz muszę się zastanowić, co by tu zrobić. Nie potrzebuję tak dużej armii na ten moment, gdzie mam wszędzie pokój, sojusze i traktaty. Podbuduję się po prostu ekonomicznie. Nie mam co wjeżdżać w Ateny ani w nic innego, bo tam wszędzie pełne staki stoł. O. Rzucił się na mnie samobójca jebany. Patrz. Przynajmniej generał mi awansował. Dobra. A widziałeś tę grę strategiczną Imperator Rom? Gdzie tam właśnie masz taki system trochę jak w Hoju albo w Europce Universalis? No coś widziałem. Ale to... jednak nie podeszło mi to, jak tak patrzyłem na to. Właśnie mi też nie. Tak kusiło mnie, tak kurde, fajna strategia, ale tak Total War'y lepsze. No Rom 2 jest... Rom, moim zdaniem, jakbym wymienił najlepsze Total War'y od momentu, gdzie można było grać w multiplayer. No pierwsza to jest Shogun 2, później Rom 2. Później bym powiedział, że... Wiadomo, no Rom 2 nadeje, tak? Ale później jeszcze jest Napoleonic Wars. Mi nie podszedł w ogóle ten Napoleon. No, może ten epoka po prostu. O. Ale chodzi bardziej o sam system rozwiązania i tak dalej. Bardzo fajnie to zrobili. Później by było Attila na 1212 AD. Zajebiście się gra w średniowiecze. Później bym mógł powiedzieć jeszcze, że mimo wszystko, mimo całego hejtu, Troja. No, Troja. Nie, bo ma tak bardzo tak. Fajne rozwiązania. Mocno rozwiązali te problemy dyplomatyczne, co były w poprzednich częściach.
fajnie się bawi się ekonomią, ale bitwy to jest no, nie. To jest masakra. Jakbym grał w Trzy Królestwa, ale na obniżonej grafice, co nie? Właśnie w Troi i w Trzech Królestwach pojawił się ten system herosów, którzy to z tym robią, ale... Nie podeszło mi to też. Może do Troi, jak wyjdzie jakiś mod fajny, to dałoby się wtedy w to zagrać. Taki jak na przykład do Rome KDI, co nie? Bardziej chodzi mi o kampanię typu właśnie rodzaje jednostek, żeby te bitwy były bardziej płynniejsze. Może tak dosłownie jak kurwa ustawki w Krakowie. 100 gościu z maczetami na 100 gościu z maczetami leci się klepać, co nie? Tak, tak. Ciężko tu stwierdzić, czy to było zamierzone, czy nie, ale no, Troja jednak właśnie ma bardzo złą opinię, głównie przez to, że ten system walki rozczarował wielu graczy. Później bym powiedział Warhammer 1, bo jest zajebisty. No. Warhammera 3 nie grałem, ale postawiłbym go też właśnie w tej topce. No. Trons of Britannia, na multiplayer Trons of Britannia może by była fajna, ale to i tak by były flaki z olejem. System rekrutacji jest fajny, bardzo podobny do Roma 2 na DI, w sensie, że masz ograniczone jednostki, musisz technologię, populację tam ogarniać. Bardziej w Atelit na przykład pojawił się ten system, że możesz konsulów, gubernatorów do prowincji, co nie? Jako nie generałowie. Tylko po prostu namiestnicy jakby, tak? Już przez oddzielne drzewko. To mi się bardzo podobało w Atylii. Robiła naprawdę robotę. I rzeczywiście jak to miasto było oblegane, to pojawił się elitarny oddział tego generała, który był najemnikiem. To było naprawdę zajebiste. To jest, że w Atylii jest ten problem duży, że... Sama podstawowa kampania jest bardzo żmudna. No. Grałem rzymskim imperium, zachodnio-rzymskim Rzymem i powiem szczerze, że tak walczenie o całe te terytoria i tak dalej, to jest frajda, co nie? Utrzymywanie imperium, wiesz, wysyłasz tam legion tam i tak dalej, bawisz się w takiego Augusta, Restauratora i tak dalej, ale później fajny po tej... Fajny wychodzi Rzym, jak się wschodnim Rzymem gra. Czym więcej kasy uzbierasz, tym więcej zarabiasz. Rzym, no, tylko oni strasznie mają ten problem z tymi, kurde... Od Grecji ciągle coś przyłazi, co nie? Wojna z Sasanidami. Właśnie, ciekawe jest to, że mówi się, że wschodni Rzym jest łatwiejszy, gdzie moim zdaniem jest trudniejszy, bo musisz na dwa fronty walczyć, nawet na trzy, bo jeszcze jest południe, sam wschód i północ. Z trzech stron walczysz praktycznie non-stop, musisz utrzymywać duże jednostki, walczyć defensywnie, gdzie z Rzymem masz tak naprawdę w Brytanię i Panonię. Bo przez Ilirię głównie Hunowie wchodzą. Masz wielki rzekę Dunaj, gdzie jest jedna prowincja, wystarczy ją bronić dobrym garnizonem, tam nic nie przejdzie, co nie? Brytanii wystarczy zbudować flotę i też już ci inwazja od Sasów i tak dalej nic nie zrobią. Zostaje Półwysep Iberyjski. Tam też za was bunty. Wszystko się tam jebie. W Afryce jest spokój przez bardzo długi czas. Można nawet zbudować jakiś nawet lepszy legion w Afryce i podbić całą Afrykę jednym, dwoma legionami. A Hiszpania to jest non stop bunt za buntem, to fakt. Brytanię, powiem szczerze, ja często Brytanię robiłem tak, że wycofywałem legiony z Galii, wrzucałem do Brytanii, podbijałem całą Brytanię. Wasalizowałem Irlandię i tę ostatnią prowincję, bo tam było tak dużo zawsze z tym problemów, no nie opłacało się konwertować tej kultury. No tak. Za dużo czasu jednostek, które gdzieś indziej, co nie? Tak. Okej. Bo ja próbowałem tej taktyki się na Półwyspie Apenińskim w ogóle, wiesz, wszystko porzucić i się bronić na Półwyspie Apenińskim, ale to nie sprawdziło się. Z każdej strony spierdol. Idę za minutę, jestem. Okej.
zajebiście. Znalazłem to, czego szukałem. A ten do drugą armię mają na północ od Aten. Ryzyk, fizyk. Dobra, werbuję swego Basileusa. Basilesiu. Będzie... Może się przydyje? Może. Może. No, jako heavy lancierów. Mictura. Mam na minusie żywność, muszę jakoś to rozwiązać. No ja hajs mam na minusie, a żabcia zero. O panie, to szybko musisz coś podbić. No, ale 14 koła mam, więc się jeszcze nie przyjmuję. Jak masz na minusie ten, no to wtedy ci się morale zmniejszają chyba. Wiem, ale mam zero, to jeszcze nie minus. Czy jeszcze nie ma biedy? Bo na minusie to jest chujnia, wiadomo. Grając Sparto to się robi jedną armię szybko, drugą w najemników i najlepiej roszować Larissa albo Atenę. Albo... No właśnie, powiem ci, grając z tobą się oduczyłem czegoś takiego, żeby szybko robić armię i gdzieś iść, bo za każdym razem dostawałem wpierdol. Masz jeszcze rozwiązanie zrobić jakąś flotę i podbić może Kretę? Też o tym myślałem, ale... To Larissę muszę jakoś za was zdobyć, tylko tak... Musisz wydać im bitwę, no najlepiej na lądzie gdzieś. No. Najlepiej jakbyś znalazł ich armię i... duelował ją po prostu poza garnizonem. Ja muszę ogarnąć żywność, bo inaczej wojska nie będą mi się replenishowały, a to dosyć słabo.
Ale ja mam dwa cudy świata, to mocno pomoże. A jakbyś zdobył Larissę, to na pewno byś duży boost ludności dostał. Bo Ateny mają mniej ludności niż Larissa. Ja to się na pelle teraz szykuję. A co, Danio, będziesz podbijał? No, okazja się nadarzyła. Gdzieś jego wojska poszły, stoją miasto puste. On ma wojnę z trzema frakcjami, więc podejrzewam, że dostaje w pierdol. Rozjebałbym Pelle, w ten sposób by mi się polepszyły stosunki z Atenami. Rozjebałbym Larissę. I wtedy Półwysep Apeniński. Ciekawe, ciekawy event. Dostałem event tak zwany Dangerous Friend. Galacki Wataszka przybył do nas z ofertą, aby nam służyć. Galaccy wojownicy są znani ze swojej renomy jako postrach Azji Mniejszej. Ze swojej siły i rabunku savagery, no. Wiesz o co chodzi. I teraz za 2,5 tysiąca złotych mogę wykupić go i jego armię, albo odrzucić i zobaczyć, co się stanie. Żeby ci się gdzieś nie pojawili za was. No, ja mam właśnie główną armię Nerodos, ale mamy jednostki jeszcze w Epsos i Pergamonie. Mam trzy armie. Lubię pojedynczych generałów masterować na tych gubernatorów i tak dalej. Dobra, rekrutuję go, zobaczymy. Pojawił mi się, zajebiście. Dobra, co tu mamy? Nice, dostałem dwie jednostki ciężkiej jazdy. O. No takie spokojne jednostki. Galackie miecze? No, które mają to po 10 ataku i 14 AP damage? Pewnie. Nie. Co? To czasy nie są źli. Mają 30 armora. Tyle co prawie hoplici. No. A speeda? 3. No to zajebiści. Nie są źli. Galaccy bodyguardci, Galatian Shield Spearman, no i nawet mruch włóczni mogą robić. Trochę mniej armora mają, ale mają więcej morale. Mają bonus przeciwko słoniom, lol. Duży melee defense.
Drodzy są strasznie. Każdy oddział po 200 albo po 300 kosztuje. No cóż. Ale mam wszystkie miasta zabezpieczone dzięki temu. Nic nie jest w stanie mi podejść, tak. Dobra. Dobra, farmy sobie zbudujemy teraz. Jeszcze 3 tury będę miał zajebiście dużo żywności. Chciałbym jeszcze jakiegoś czempiona, jakiegoś agenta zwerbować, który by chronił mojego generała przed jakimiś asasynami. To czempion nie może? Też tam ma jakieś plusy chyba do tego. Ale czempiona mam w innej armii, mam tylko jednego. Jest najgorsze. Dobra, jeszcze agentem się muszę ruszyć. Moim zdaniem powinien zaatakować Larissę. Z dwóch powodów. No. Pierwszy jest taki. Dupo armia. Drugi jest taki, że... No Pella jest pusta. W sumie no. Możesz najpierw Pella, później no. No. Tylko jak uważasz? Muszę być biegiem połazić, czy nie ma armii, bo jest blisko. Ja nie widzę żadnych armii obok. A mam... On miał gdzieś Bożet, chyba na północ. No, on ma wojnę z tymi trybalami chyba. Ta. To licz to bogami. No, na północy poszedł do... naszego kochanego miasta, Pulpudewa. Jak bardzo lubił swoją dignitarkę. Noble woman. Gajen. Grodzisz mi? To ty nie przyjąłeś paktu o nieagresji. Liczyłem na jakiś szczodry dar. Nie lubię Macedończyków. Jeżeli wypowiesz im wojnę, to jestem w stanie ci zapłacić. Proszę cię bardzo. Na utrzymanie twoich wielkich wojsk. Dobra. Zabiłeś mnie. Nice. A nie mogę z tobą handlować. Nie, ja nie mogę tylko z Atenami handlować. Nie wiem, kurwa, czemu. Czekaj. A jaki rodzaj miasta masz? W Apolonii. Gdzie? W Apolonii. Apolonii? Drugi. Ale czy, jaki to jest rodzaj miasta? To jest wioska? To jest... Wioska. Na rolnictwo, na przemysł, na handel? Wina. Co? Wina robią. Wina robią. Powinniśmy handlować, dziwne. No właśnie dziwne. Nie wiem czemu. Szczególnie, że naprzeciwko jest Tawas też z tych Rzymian. Dlaczego z nimi nie mogę handlować? Nie wiem, może okręt jakiś zrób czy coś, może się odblokuje. Tak. Ciężko mi powiedzieć, czemu tak jest. Ale Pela wydaje się pusta. Garnizon 18 oddziałów. 6 łuczników. No, ale ma dużo motłochu. Ani to elitarne. Masz port handlowy w Apolonii? Zbudowany? Tak. Dziwne.
Masz tych Agrinian Celsword, pamiętasz? Właśnie dwa oddziały ich chyba zerbowałem. No i matki są. Apela ma... no. Tak jak myślałem. Ale jak zajmiesz Pele, to masz tak, drugi poziom Harbor, masz drugi poziom Koszar i drugi poziom Miasta. I masz miasto, które 4000 zarabia na siebie. Raczej wątpię, żeby coś obok stało. Chyba zaatakuję tą Pellę. Tylko kujnia jest, bo nie wiem, czy on dojdzie w następnej turze, czy nie. Ciekawe. Jeśli lato... dojdzie, czy nie dojdzie? No, fajnie jakbyś miał właśnie też od morza, takie miasta od morza warto zajmować. Dobra, atakuję to, tylko sobie jeszcze najemników wezmę. Co on tu ma? Tu chyba potrzebuje czegoś, żeby na mury weszli. Coś nagle po niemiecku zaczęło mi śpiewać w tle. Tak. Das Docht. The fuck. Wjeżdżam w Pelle. A, tylko nie tak, nie tak. Dyplomacja. Ateny. Joinville. Oni są w wojnie już. Gra na flecie, zajebista. Ulala. I teraz się zastanawiam, czekać turę czy atakować. Co ci da tura? Sprzęt oblężniczy. A masz lepszy sprzęt obrzniczy oprócz tych... tych tamtych? W sumie nie, chujnia jest. Dobra, atakuję. Wziąłeś pikinierów. Mogę przyjechać. Tak patrzę. No. Tak patrzę, że trochę tak. Liczebnościowo macie tyle samo praktycznie, ale jakościowo masz o wiele lepsze wojska. Standardowo. No. Zobaczymy. Ważne, żeby coś się działo, bo jak się chujnia, nic nie dzieje, to wiesz. Ta jazda może ci się nie przydać. No nie, nie przydać. Jak miałeś hajs, to mogłeś sobie usunąć i zamienić na jakąś piechotę. No, teraz żałuję. Wow,
ładnie to miasto wygląda. No, macedońskie. Panie, duże jakie. Jedna strona atakująca. Gdzie tu się ustawić? Minutka, minutka. Muszę to dobrze rozkminić. Gdzie tu, jak te wieżyczki są poustawiane? Gdzie tu mi lepiej wchodzić? Kurwa, te alwy, co mnie w ogóle nie podoba mi się. Nie miałem możliwości zmienić pogody. Żeby deszcz padał. No, bo mi spalisz te drabiny i chuj z tego będzie mojego wchodzenia. Mam taki pomysł, ale patrząc na to, że... Mam trochę inną strategię. Może ci się nie spodobać. Nie no, zaskocz mnie. Tylko nie spal mi tego. Nie, to było GG po kampanii praktycznie. Nie no, rób to... Myślę coś śmiesznego zrobić, bo patrzę, że uwziąłeś się na tą część muru, ale okej. No w sumie jedyna rozsądna część, bo miasto na drugim poziomie nie ma bramy, dwóch bram z tamtej strony. Jakby była druga brama z tamtej strony, to może rozsądniej by było, ale... Ja to z dwóch stron wjeżdżam. Masz dwie drabiny z dwóch stron? O panie. To ja muszę podzielić lepiej swoje siły, słuchaj. Nagrywam. Co byś chciała? Tobą? Wow. No tak ci powiem, że ja to już chyba gotów jestem. Ja też. Mamy fangitów na macedońskich najemnych fangitów na drabiny. Ja nic tu tylko niosą. W życiu bym ich tam nie wrzucił.
Ta druga drabina ci niesie. Musisz więcej jednostek aksuali używać w swojej armii. Tego? Aksuali, no. A po polsku? Jednostek, które odblokowujesz, zdobywając nowe miasto. A, o to ci chodzi. Auxilia! Tak. Czym ty we mnie strzelasz? Wieżyczki do ciebie strzelają. A się chlają? No, pojebane są. Pierdalam. Co twoje drabiny odpierdalają? Mi się strony pojebały chyba. Oni robią nie to, co trzeba. Ci kurwa nie idą. Kurwa, zwody tu się dzieją ostre. No, ja polecam ci zamiast klikać prawym przyciskiem na mury, to po prostu, żeby podeszli, wiesz, najpierw tak pod mury, nie klikając, żeby od razu je abordażowali. To się buguje. No chuj mnie zloty. Niespokojna muzyka. Jakie oni kurwa zasięg mają dobry? Na łódkach u ciebie. No. No kurwa, co jest do chuja? Te drabiny to mi ktoś... Nie wiem. O. Zapraszam. Jesteś pewien, że chcesz się wpierdalać? Może być wrzący olej. Mhm. The men are wavering.
No, szybko. Czemu twoje oddziały pouciekały z murów? Dwa oddziały, nie wiem kiedy.
Hello. Hello, darkness from the side. I must to kill all the Jedi. Surprise, motherfucker. One of our units has used all its ammunition. Czemu nie walczyć z moją armią na zewnątrz? Ty, skąd ty ich wziąłeś? Całą kurwa grę odpierdzielałem manianę i siadłem ci na plecy nimi. Czasa w rękawie, co? Jeszcze łucznicy na murach. No, dwóch stron. Siekasz ładnie. Był plan taki, żeby wyciągnąć tę armię, zatwierdzić się z dwóch stron, w ogóle wcisnąć, co nie? Taką kanapkę fajną, ale nie wyszło. Zwłaszcza, że zauważyłem, że masz całą konicę po drugiej stronie. Miałem takie... O, jest, Adi. Dobra, jedną stronę wygrałem. Zaskoczony? No, zaskoczony. No dobrze, dobrze. Okej. Okay. Generała głupio straciłem. To jedyna słaba strona tego wszystkiego. Yeah.
O stary, jaka bitwa za murami, co nie? Zawsze no. chciałem to zrobić, takiego zajebistego staliauta, takiego w 100%. No, udało ci się bramę w końcu zdobyć. GG. Bonjour. One of our units has used all its ammunition. Najgorzej. Wygrasz to. Nie ma, wiesz, nie ma mowy, żebym to przegrał. Wygrał, przepraszam, ale... To robiłeś dobrze. Co? Z tematy mi dobre narobiłeś. A nawet nie na murach. To jest najlepsze. O, twoja konica spieszła. Już się podaje już samego siebie. No dobra. Ty, sam twój generał został. Ale śmiesznie. Ej, Jezus Maria. Musisz mi środek zająć. Bo jak tego nie zrobisz, to jest GG. Zajebię cię generała. To uciekasz, kurde. Ta bitwa przejdzie do historii. Ale rzeź. Kurde, moich shield barrersów wytłukłeś. Czemu twoi się poddają? Jaki cwan, jak pod mury się schował. Men flee the field of battle. This is a shameful display.
Archers! At speed! Missiles awaiting targets! Battle group! Our men flee the field of battle! GG. Ale straty konkretne mi najebałeś. O, panie. Co, jak ja nie miałem nic dobrego. Ja mam macedońską tą. Człowieku, ile? Dwa koła ci natukłem? Jest! No. Prawie dwa koła. Ja się kręcę. Ale straciłeś to, co powiedziałem, że masz gówniane, czyli konnice. Chociaż tych tesalskich jeźdźców to szkoda a trochę ich. Ale jednak tesalscy, oni mają dobrą szarżę. Nie spodziewałeś się, że widzę ci z dupy nagle, co? Ale to jest najlepsze. Gdyby nie generał, to bym tam pierdol dostał. No, ta konica moja, kurde, tam ciukała ciągle. O. Nie spodziewałem się w ogóle tego. Ale ty zauważ, to było tak zajebiste, ja zacząłem atakować cię zza z tyłu, co nie? Ty akurat zacząłeś przyjmować tamte części muru wewnątrz i obróciła się totalnie sytuacja. Ja byłem na zewnątrz, a ty byłeś na murach i mnie strzelałeś. Ale ci łucznicy dobrze wykorzystane ammo mieli. Może nie wszyscy, ale jak na taki chłam, który nawet nie ma AP damage, to po setce pozabijać to i to z ciężkich hopitów. Jeden oddział tej milicji 200 wybił. Fuj. Tak, bo jak ty rzuciłeś się na mego dowódcę, tego najlepszego, najlepszy oddział, który miałem, to oni, chyba twoi hoplici się obrócili do mnie tyłem wtedy. Ja tam ich ciukałem. A, i twoja konica totalnie została zniszczona przez tych hoplitów jeszcze. Legit. Jakbym się postarał, to bym to wygrał, tak czuję. Chociaż nie, ty miałeś strasznie dobre jednostki. Generał twój strasznie był ciężki do pokonania, dosłownie... Tak. On w pewnym momencie to w otoczeniu walczył. On w pewnym momencie to zaczął otaczać wszystkich dookoła. Dosłownie. Ty kliknąłeś dwa razy prawym przyciskiem myszy i zacząłeś robić push through, co nie? A że to oddział ma dużo masy, to wytłukłeś wszystkich dookoła. Nice, ale generał ci przetrwał, kozak. Całe szczęście, no. Ajajaj. Ajajaj. Ale straty pojebane. No. Ale Pella zdobyta. No. Kto powiedział, że będzie? Tym oddziałem? No ja bym ci usunął konnicę, bo ona kosztuje... No. Ogólnie, usunę tych najemników, co masz. I zwerbuj tych nowych najemników, co masz dostępnych. Bo będziesz miał po prostu lepiej rotację. Tych Agrinian, no. Tych pikinierów, jak masz dodatkowych oddział, to też usuń, bo połowa ich jest tylko... No, w sumie ich jest tu mniej. Praktycznie połowa mnie oddziału. Nie wiem, to już jak chcesz. Oni też są drodzy dosyć. Pytanie, czy nowa jednostka by się ją postała bardziej. Trzy legiony mam. Co tu się dzieje? Okupowałeś? Czemu nie splądrowałeś? No w sumie nie wiem. Ale mam rozwinięte miasto zajebiście już. I hajsik mi wpada dobry i wszystko. No. Tylko mam do wyboru albo minus, minus 8 żywności i 2 koła, albo minus 300 i 3 żywności. Hajsik poczeka. Żywność jest ważniejsza. Nie. No, tradycja mi wpadła, zajebiście. Co? To sklepu. Nie chciałaś przed chwilą. Bo miałam dole.
A, handlować dalej nie mogę. Chyba dopiero katany zdobędę. Ja idę na 2 minuty. Zaraz będę. Słyszę, że jesteś. No, jestem. Ja też mam ładnie rozwinięte miasta. No chyba żartujecie. Wiesz co się stało? No. Oh, mój 4-letni syn zdach. Och. Boże, ile czułości w głosie. Ja pierdolę. Wiesz. Medycyna. Medycyna. Ja nie mam z nikim wojny już praktycznie. Salucyci zostali tylko. No, oni tam są pożerani. O Boże. No, oni są pożerani. Bitynia może... Greetings, friend. Greetings. Will you have wine? Fine olives? Antygonidzi są przy Pulpudewie, ale oni mogą się cofnąć stamtąd. Jak ja zdobędę Ateny i Lawisę, to ciekawe, czy ty do tego czasu zdążysz podbić tą... To jest Kreta. To największą wyspę. Zastanawiam się nad albo Kretą, albo Tracją. Na pewno muszę niedługo zacząć to robić, ale najpierw ekonomię, bez tego nie pójdę na wojnę. Muszę mieć bazę wypadową. Bez tego to...
Mam dużo wojska. Dużo dobrego wojska. Ale też obitego wojska, które nie chce mi się odnawiać za chuja. Dobra.